Zwracam się z uprzejmą prośbą do graczy w teamie, aby wszelkie uwagi mówili poza mapą rozgrywki, czyli na przykład w poczekalni, jeżeli mają jakieś uwagi, dowcipy, czy też chcieliby kogoś dodać. Natomiast komentarze, które nie są związane z ubezpieczeniem drugiej osoby w grze, czyli tu też jest druga prośba, zasada teamu gra w teamie, która pozwala zabezpieczać jeden drugiemu plecy, nie odchodząc, jeżeli ktoś zbiera w danym budynku, dla drugiego nie ma, to drugi ubezpiecza. Pary pilnują drugiej pary, czyli dwójka pilnuje pierwszej dwójki lub odwrotnie, pierwsza pilnuje drugiej dwójki, kiedy zbiera. Atakujemy wspólnie, nie rozłazimy się każdy w inną stronę, jeżeli lądujemy, lądujmy w jednym miejscu. Zbędnych komentarzy proszę nie robić w trakcie rozgrywki, tylko w momencie zapraszania ludzi do rozgrywki i poczekalni ewentualne newsy. Natomiast kiedy już jest mapa, konkretnie tu są przeciwnik, to se podbier, to ci mogę dać, czy też podlecimy w tym kierunku, to są właściwe komentarze. Natomiast dowcipy, większe uwagi proszę w czasach, kiedy się dodaje zawodnika do zespołu i ustalony team, który będzie, powiedzmy czwórka, jeżeli nikt nie wypadnie z niego do godziny 22, to widz, który jest w stanie oczekującym, po prostu będzie zapraszany na kolejny odcinek live'owy, powiedzmy w drugim dniu, kiedy ja live będę urządzał. Dziękuję za zrozumienie. Chcę się po prostu, drodzy widzowie i zarazem gracze, pozbyć hałasu w tego typu rozgrywkach. I mam nadzieję, że będziecie się trzymać zasad, które wam podałem. Także zapraszam dzisiaj na live o 17 plus minus do kwadratu studenckiego, czyli 15. Max pół godziny może być spóźnienia. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam, do zdrówka, życzę, hej.